kochani, dzisiaj sprankujemy Szumiego. Szumi, nasz kochany tandrowy znawca burgerów, myśli, że dzisiaj spośród 3 burgerów będzie musiał wybrać tego, który posiada mięso, tylko że one wszystkie będą wege. Dobra, to idziemy na zakupy. Dobra, bierzemy te 2 sery wegańskie, ale weźmiemy też jeszcze jeden niewegański, żeby dla Symy po prostu dać w kuchni obok, żeby widział, że no dobra, jest tutaj coś też niewegańskiego. Takie bułeczki, bo nie widzę jakby inny smak mięsa, bez mięsa. Mi się wydaje, że na to się Szumi nabierze. Wiki, cały problem z głowy, już są gotowe. A, są wegańskie? Jest gotowy wegański. Może coś do niego dołożymy w razie czego. Dobra, jednego zrobimy takiego wegeburgera. Pomidor mam, cebulę mam, majonez. Majonez bez jajek. Zakupy zrobione, lecimy przygotować burgery. Dobra kochani, jesteśmy na mieszkaniu. Ja się tu już będę przygotowywać, żeby wszystko sobie ładnie poukładać. Kuba jest z nami i Kuba o wszystkim wie. Nieprawda, nic nie widzę. Pomoże nam Szumiego jeszcze bardziej wkręcić. Oszukujemy Szumiego, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. To na jedzenie. Ja myślę, że on to wykryje. Szumiego może oszukać na pieniądze, na miłość, ale nie na jedzenie. Ja myślę, że on, myśląc, że jeden z tych burgerów musi mieć mięso, to myślę, że to zadziała tak, że wybierze jakiś, że będzie musiał wybrać jakiś. Kosik zrobimy, to tutaj jest dla Zmyły, tak samo jak to. Zapomnieliśmy kupić dla Zmyły normalne mięso, więc zabronię Szumiemu zaglądać do kuchni, będzie tam. Kosik wege, robimy z wege majonezu i z wegańskiego, naturalnego, sojowego jogurtu. Czosnku i keczupu jeszcze tam dam. Ej, ale sól i pieprz też są wege, nie? Żeby tutaj jeszcze bardziej zmylić Szumiego, bo tu mamy tego gotowego, ale potem stwierdziłam, że w sumie on ma inną bułkę. Żeby go najbardziej zmylić, zrobimy tak, żeby były wszystkie takie same bułki. Więc wyciągniemy ten środek i damy do tamtych bułek. Ej, to chyba są buraczki, czy to jest cebulka? Nie no, cebulka karmelizowana. Oj! Ha! Tylko jak ja teraz podpiekę tego. Jak pachnie? Jak buraki. Ja może dlatego nie lubię buraków, bo pachną jak spocona pacha. No twoja jest fajna. Musisz popsikać dezodorantem. Jak to zrobię na patelni? No tak samo. Z tą pod spodem? A można ją zeskrobać i później, wiesz, nałożyć na drugą stronę. A to nie jest chyba skrobia, że ją może zeskrobać. 230 i 1-2 minuty, dobra. Nie wiem, czemu dawać to też na to. Wygląda. Już pobawiłaś się tym. Wygląda to nieciekawie. Ej, zostawić mu ten ananasa tu? No, ananas jest trochę ryski taki, że normalnie byś go chyba nie dała. No nie, nie, tego ananasa też stąd wytegujemy. A lubicie chować tą pizzę? Nie. Ja lubię. Ty lubisz, Bartek? Ja? No, też lubię. To nie musicie ze sobą zamieszkać. Właśnie, to samo chciałem powiedzieć. Ale się dobrze pasują na siebie, nie? Że musimy to samo powiedzieć. Nawet mamy takie same tatuaże. O, ilo? A ty Wiki pokaż swój. Ej, ale żałuję, że nie zrobiłam tego tatuażu. Tu zrobiłem przepyszną kawusię dla ciebie. Dziękuję, żebyś zrobiła super burgery. Dziękuję. Proszę bardzo. Ma. To zwykła kawa? Wegańska? Tania. Dobra, bo Szumi już idzie, więc Kuba został zamknięty przez nas tutaj w drugim pokoju, żeby... Dzień jak co dzień, kurczę. Żeby to nie było dziwne, że on tutaj sami jest, bo on też teoretycznie nie może wiedzieć, który to jest tym z mięsem. Halo? Zapraszam. Nie odpowiedział mi nic. Zapraszam. Już możesz sobie założyć. Tak? A jak wejdę? Ja cię zaprowadzę. Ja patrzę na razie pod nogi. Patrz pod nogi. Czuję wege. A co najzabawniejsze, to chyba był akurat burger, którego ja jadłem i on nie był wege. Tak? No. On tak się w sumie... Po opaska i zapraszam. Okay. Dobra, chłopaki mają zasłonięte oczy, a my teraz zabieramy się do pracy. Wszystko sobie mniej więcej już przygotowałam, jak nie było Szumiego, a Kuba był w pokoju. Więc teraz już tylko muszę podsmażyć mięsko, bułeczki i zrobić to. Dopiero robicie tego burgera? Tak, on będzie świeżutki, ale to zajmie 10 minut. Tak co zrobię. O, masakra. Ja wiesz co, to słyszałem, jak tu był Bartek z Wiktorią. Co? Oni takie rzeczy tu robią niesamowite. A ja słyszałem, że wiesz dlaczego będzie burger wege? Nie wiem. Bo Bartek lubi... Ale powiem ci, że nawet dużej różnicy nie widać, jak tak leżą koło siebie na patelni. W ogóle, jakby w sumie... Czy dobra, jeden tak trochę wstaje.
pytanie za milion punktów, czy wszystkie bułki do hamburgerów są wegańskie? Czy są wegańskie? Nie, bo w niektórych jest mleko chyba, nie? Okay. No, może zawierać, ale zawierać nie musi. Mleko. Zawiera śladowe ilości mleka oraz laktozy. Okej. Okay. Dobra, nakładamy susiki. Nie mogę pomylić teraz, żeby nie było. Trochę zjadły. Dobra. Ja nie zapomniałam czegoś tu dodać. Smaku! Chłopaki, przed wami znajdują się trzy burgery, a wy musicie wybrać tego, który nie jest wege. A, okej, czyli są dwa wege. Jeden nie jest wege. Tak. Okej. Okay. Zobaczymy, jak wielkim znawcą burgera jesteś. Czy jesteś w stanie odróżnić tego wege od niewege? No jak nie? To pewnie będzie jeden burger, to będzie z McDonalda, jeden będzie z KFC, a trzeci będzie... Wege. Wege. A ja już stary wiem, który jest wege, bo słyszę, jak się kroi. O, ale się ciężko kroi. No właśnie, ten się bardzo ciężko kroi. Dobra, ten jest wege na pewno. Czekaj, bo ja słyszę, które mięso jeszcze piszczy. Teraz odwróćcie się, bo ja je zamieszam trochę. Okej. Okay. O, ma się tu talerze przed wami i tu są dwa kawałki. Czekaj, ja na ślepo mogę się wszystkim zajmować. A mogę talerz zabrać, czy mogę, czy nie mogę czy mogę? No. No można, obojętnie. Okej. Okay. Talerzem, bez talerza. Coś nie smakuje, Szumi? Nie, ale zapachniało mi dziwnie. Czy tutaj jest majonez? Tak. Nie ma ogórka, spokojnie. Powiem tak. Dla mnie ta była jedynie jakaś, jak się nie siedzi. No, bułki są wszędzie te same, nie? No. To zajebiście. To jest burger numer jeden. Powiem wam tak, według mojej fachowej opinii, nie mam pojęcia. A już mam pomysł, dobra. Chcecie drugiego próbować? Tak. To jeszcze jest twój stary. To jest twój stary. Stary. Burger numer nie. Dwa. Tutaj, tutaj jest coś ostrego. Wiecie, też zależy, bo są różne na przykład mięsa do burgerów, nie? Wow. Różne marki są, bio i tak dalej. Czuć konsystencja może być różna. Czuć różnicę. Stary, znam smak tego sosu. Czy to nie jest burger z pasika? Nie! Ale to był w sumie taki plus dla Wiki. A, ja wiem chyba, do którego on bije burgera z pasika. Wegańskiego. O, to jest 100% wegański. Znaczy, nie mówię jeszcze... Nie mówisz hop, ale mówisz 100%. Mhm. I ostatni. Okay. No tutaj jest problem. Tutaj jest bardzo duży problem. Czemu? Bo jest ogórek? Nie, wącham go, ale... Dobór czegoś? Dobra, no, to jest wege burger, ale... Dobra, ja już wiem. Czyli myślisz, że już wiesz każdy, który co i jak? Tak. 100%. Mogę wam zdjąć opaski? Mhm. O, ale solar, nic nie widzę. Dobra, twoja ocena, Szumi. Sprawdźmy, jak dobrym znawcą burgerów jesteś. Tak, pójdę od końca. Ostatni burger 100% wege. Czuć po konsystencji tego mięsa, że jest takie bardzo warzywne, takie roślinne wręcz. Numer dwa był spoko, bardzo dobry sos był. Taki ostrawy, tak jakby, coś takiego. Taki, nie wiem, ale coś tam było ostrego. Natomiast burger, w którym było mięso, to jest burger numer jeden. Jesteś 100% pewny swojej odpowiedzi? Ja na 90%. Też mam mówić teraz, czy mam czekać na odpowiedni moment? Ja się w 100% zgadzam z Szumim. Szumim, muszę coś powiedzieć. Wszystkie były wege. Tak! Wiedziałem. Widzisz? Wiedziałem, ale że to będzie plot twist. Nabrałbyś się, czy nie? Ale to pierwsze dobrze smakowało. Bardzo dobrze. A drugie jest pasiek. Ale wiesz, jakby ktoś wiesz, co mi sprzedał się... to jako mięsny, to byś się nabrał? No, jakbym na to spojrzał, to bym się nie nabrał, ale na ślepo jakbym jadł, to tak.